historycznie najniższe oprocentowanie lokat i niezbyt atrakcyjne stopy na obligacjach skarbowych sprawiają, że sporo osób interesuje się innymi sposobami na lokowanie oszczędności. Jednym z nich jest rynek nieruchomości. Najpopularniejszy temat to oczywiście inwestycja w mieszkanie na wynajem. No i tu pojawia się pytanie, ile możemy zyskać, inwestując w takie mieszkanie na wynajem? Biorąc pod uwagę obliczenia dla największych miast, w tej chwili średnia stopa zwrotu z takiej inwestycji to około 5%. 4,5, 5, 5,5, zależy od miasta. No to oczywiście wygląda nieźle, przy tym gdy średnia lokata to 1,4, 1,5%. Natomiast bierzmy pod uwagę to, że inwestowanie w mieszkanie na wynajem wiąże się z dużo większym ryzykiem. Zakładając lokatę, dokładnie wiemy, kiedy dana lokata wygaśnie i ile na niej zarobimy. Natomiast kupując mieszkanie na wynajem, nie wiemy niczego. Można mieć problem ze znalezieniem najemców. Można mieć problem z najemcami, którzy nie będą chcieli uregulowywać tutaj czynszu. Może pojawić się problem z jakimiś zniszczeniami w mieszkaniu. Być może mieszkanie trzeba będzie wyremontować. To wszystko trzeba przekalkulować, wziąć pod uwagę, przeliczyć każde ryzyko i dopiero wtedy podejmować decyzję inwestycyjną. Z dużych miast najlepiej rokuje inwestowanie w mieszkanie na wynajem w Gdańsku. Tutaj średnia oczekiwania stopa zwrotu to 5,8%, ale jeszcze kilka miesięcy temu było to ponad 6%. Jest to związane z dynamicznym wzrostem cen mieszkań właściwie w całym kraju. Jak pokazują nasze obliczenia, w ubiegłym roku w wielu dużych miastach ceny wzrosły o ponad 15%. Oczywiście przekłada się na obniżenie rentowności najmu. Dlatego inwestując w mieszkanie na wynajem należy dołożyć wszelkich starań, by to mieszkanie było jak najlepiej spełniające oczekiwania najemców, no bo wtedy możemy na nim po prostu więcej zarobić.